Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z 7 Days to Die. Jest ze mną Plaga. Yo! Znaczy ten, wyglądasz jak Shifu trochę. Ty wyglądasz jak techno ten, Viking dalej. Viking, już o tym gadaliśmy na live'ach, więc... No i dobra, idziemy próbować znaleźć jakąś bazę, która jest w miarę ogarnięta i przydałby nam się w końcu jakieś quality rzeczy, bo my czwartą nocę jesteśmy w takiej dupie, Piotr. Przydałoby się jeszcze nie przegrzać, bo nagle w nocy zaczęliśmy się przegrzewać. No bo jesteśmy, mówię ci, na pustyni. O, w dupę, ja mam 100 stopni już teraz. No, ty masz 100, a ja mam, kolego, 105 już. No. Po co rąbaliśmy to? Żeby drewno mieć z tego. Właśnie po to. Nie ma za dużo tego drewna. Repair. No co ty. Arrow zrobię. O, w sumie. Arry, oły. 20 arrow. W sumie, to ty masz rację. Tylko, że ja nie mam... Iron arrow mogę zrobić. Nie mam kamyka. No kamyk, here. No kamyk, here. Archery. Albert Nesta mam. Pój. Dobra, lecimy, Piotr. Musimy wyjść z tego biomu, bo jest no, do dupy idziemy. W tym biomie. Go. Let's go, here. Czy ja mam coś zaznaczone? Tutaj mam skarb, ale na skarb to się teraz nie wybieramy, nie ma. No nie. Nie ma wała. Aloe vera, jak będziesz widział, to zbieraj. Przyda nam się na pewno. Wiem, ojej. Juka tak samo. W zasadzie. Tak zawalony ekwipunek jakimiś śmiećmi. Nie śmiem śmieć, że to śmieci. Aloe vera, O. Yuka kaka, frutu tutu. Także 7 Days to Die, survival zombie. Próbujemy przeżyć, jakby ktoś był świeży. Ej, ty, ile tu jest federsów? O, jest te, miasto. Budynki, ziom. Pa. O, mimo wszystko na pustyni nadal. To w dupie trochę. Nawet bardzo, wiesz? Ej, no to jest mega wkurzające. Te całe przegrzewanie. O, już mi spada temperatura, dobra. Tak? Jak miasto wszedłeś? Do 102 już spadło. Jeszcze nie jestem w mieście, ale już spadło. Równo. Ja mam 102 już, a miałem 105. Oj, mam zombiaka. O, już mam 101. Spada. To co, ale lecimy tak samo jak na live'ach, bo dla niewtajemniczonych również prowadzimy serię na live'ach, gdzie jesteśmy sporo dalej, więc jak chcecie zobaczyć, jak to też trochę dalej wygląda, to zachęcam. A o co ci chodzi, że lecimy jak na live'ach? Że ja archery, ty tam budowany, tak? A już wziąłem archery. Znaczy archery to nam się obu chyba przyda, bo zanim się, wiesz, położymy gdzieś, to trochę minie czas. Wycisnąć archery też? No, czy czaska archery na razie. Wiesz, na razie leveli tak nie mamy za wiele. Jak zaczniemy craftować, to wbijemy. Ty, to nie jest miasto, to jest jeden budynek, który możemy przekuć na naszą bazę. Gdyby była gdzieś woda. I to jest dosyć ładne. Rzeka! Przed budynkiem! Rzeka płynie, rzeka. I wcale tu nie jest gorąco, bo mi spadło do 97. Ja mam 95, także no to jest git. To quality, budujemy sobie bazę w tym domu. I aloe vera dookoła się respi, więc zajebiście. I yuka, czyli żarcia mamy w opór i jedzenie mamy w opór. To dawaj ten, dokopujemy się do tego, wbijamy do środka, okradamy to wszystko i mamy super bazę na zawsze. Dobra. Ale będziemy mieszkać. O nie, kaktus. 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 Tak. Pomożesz mi? Potrzebuję kamyka. Bo ja tu biję. Dobra, ja tu ci pomogę zombiaki, no. Wow. Dobra, to trzeba otwieraj. Nie, bo jest dwóch. Nie poradzisz sobie. No kurwa, sobie. Trafił mnie, Piotrek. Dobra, trafiłem go wtedy. Jeszcze jeden za nami. Za tobą. Dobra, jeszcze wiele ich jest, zleciało się chyba 6. Co one się tak potrzebuję zrespiły kamyków, się? Potrzebuję kamyków. Ty, no następne, one się zrespiły. Czemu się zrespiły? Ja nie mam stare kamienia, potrzebuję kamyków. Czekaj, bo za tobą zombie. Wiem. To musisz ten, zbierać kamienie z podłogi. No mega ich dużo przyszło, pa. Dobra, wybijemy ich. No widocznie musi być dużo skarbu w budyneczku, drogi przyjacielu. No w budyneczku jest dużo skarbu, tam są mieszkania. W mieszkaniach jest i jedzenie, i picie, i meble na skóry. O nie, nie mam czym bić. Ja to nie mam czym strzelać zaraz. Nie no, strasznie ich dużo. Bez żartów, co to ma być? Dobra, wiesz co, problem miejscowy tej jest taki, że tu nie ma nigdzie drewna. Kaktusy są. No to, a to no, masz gdzieś jakiś domek nie ma dalej. Drewna. To pewnie wiem, że jest domek. Jest wysuszone drewno tylko na ziemi, te małe ilości. No nic, po drewno będzie musi latać gdzieś daleko w takim razie. A ty już nie żyjesz, Przemek, szybko poszło. Lead, chyba że ja w scavenging, multi-bread mam. To też jest spoko. Do czego to było potrzebne w ogóle? Po antybiotyki, które będziemy potrzebowali. Dobra, to zrobimy tak, że ciśniemy we dwójkę archery. No.
I później się rozejdziemy. Tak, ty możesz iść do... O, ja pierdzielę, ile tego tu jest! What no bardzo fuck? Dużo. Właśnie ci mówię, że coś musiało je zrespić, bo to niemożliwe, żeby tyle nagle się pojawiło. Albo trafiliśmy na przechodzącą hordę, albo gdzieś jest screamer, którego nie zauważyliśmy. Nie, screamera nie ma, dobra, dar ryja. W sumie byśmy słyszeli, no. Dobra, zabiłem jednego. Ja to się boję tu przechodzić, arro. No, hardkorowo tu jest. Nie, kurwa! Nie dostałem stuna. Wow. O, trafił mnie. Wyrzuciłem łuk. No to zajebiście. Wyrzuciłeś łuk? Panikowałem. Aha. Dobrze. Dobra, widzę ten łuk, ale nie wiem, czy go podniosłem. Dupa. No ja trochę się tutaj pokręcę. Ile tego syfu tu jest? Patrz, do tego mnie goni. No wiem, dlatego zbieram materiały na strzały kolejne. Możemy ich zgubić w sumie. Jakbyśmy pobiegli drogą i ich zostawili później, to oni tam to zostaną. To by się przydało. Dobra, boła robię następnego. Bo nie zabijemy ich. Zabijemy, Piotrek. Ja w sumie pobijam se expa. No właśnie to od cholery expa daje, pamiętaj też. Jakbym miał więcej kamienia tylko, Holender. Tu. To jest naprawdę mało kamienia. Dobra, ja to sobie gonię. Otworzyłeś wejście chociaż? Nie. No jak to, ziom? No tak, zapomniałem, że zaczęła nas gonić horda. Ja pierdzielę, przecież tego jest tu od cholery. Ta. Dobra, przemki. Ty, biją się nawzajem! Co ty się odwaliłeś? Co ty gadasz? Jeden drugiemu rypnął w plery. Dziwne. Może chciał ciebie rypnąć. Przez kamień? No. Albo uznał, że kamień to przeszkoda, którą musi zniszczyć. Walnął kolegę w plecy. No. Na kaktusach im się coś dzieje? A nie wiem, może tak być, że im się dzieje, skoro nam się dzieje. Powinno teoretycznie. Dobra, ja to biegam, ja jakoś tak próbuję ich z kosem gubić. Trochę się odwaliło ich, szczerze powiem. No ja już zabijam kolejne. Już no ja to nie mam strzał za dużo, więc poczekaj. Dobra, Arrow Max Craft. Dobra, 35 i walimy was na perkę. Zabiłem ich. O Jezu, nie trafiłem. To moją grupę zabiłem, leżą wszyscy. Ty masz dużo ich jeszcze? Od cholery, ja tam mam 2 albo 3 razy więcej niż ty. Tak? To ciekawie. To ja tylko zbiorę loot i już ci pomogę. Chyba, że sobie świetnie radzisz. Ty, masz szereb wytrzymały. No ja ich tak powalam powoli sobie, nie? A, no to jak sobie świetnie radzisz, to... Dobra, następny leży. Najgorsze, to są same te wytrzymałe przyłomki. Takie, no nie, te wielkie przylazły. Akurat za mną pobiegły te mniejsze, ale... Za mną biegnie z 6 dużych. 97 stopni, no. 98 stopni. Znowu się zaczyna gorąco robić, wiesz? Słabo. O nie, koktusy pierdzielone. Mam zeza dzisiaj. To niedobrze. No niedobrze, nawet dobrze, jak to bardzo niedobrze. Tu. Trochę row mi się robi, więc z bani. Dobra, następny walił. Stun leży. Pięknie, level up. Headshot. Ja sobie chyba bow nowy zrobię. Dobra, następny. Czasami tak przez środek głowy im przelatują te strzały z dziwnych względów. No co ty? A czasami jak strzelisz prosto w banie gościowi, to on dostaje w rękę. Co ty gadasz? Może masz lagi na serwerze? Nie mam. Dziwne. Znowu. Dostałem prosto w głowę gościowi, strzeliłem, on dostał w rękę, nie? Może za nisko mierzysz? Nie, dobrze mierzy Piotruś, idealnie. No to nie wiem, skąd się to bierze? Ziom. Ło, to jest ten największy schabior. Pyk. No biegnij prosto, wyprostuj się. Dobra, teraz tego pełzacza trzeba dowalić. 97 level. Łuku. Nieźle. Dobra. Lec. Dobra. No ja cię teraz podgonię, bo wbiłem 3 levele w sumie na nich. Już zabiłeś ich? O, masz ich, dobra. No jeszcze chwilkę. Patrz, że ich tu powybijałem, no, pa ile jest trupów. Te kurde czołgacze są najgorsze. Ta, bo ich nie można w łeb trafić. No, ciężko bardzo. Dobra, przeszukuję, kanapka. Dobra, niech będzie. Też się przyda. Na pewno się przyda. O, 4 słoiki znalazłem. To idę po wodę zaraz, nie? Corn seed, w dupie z tym, czy brać? Wiesz, zrobimy farmę na dachu. Ziom. Da się robić farmę na dachu? Tak, dobra, wystarczy ziemi nanieść. No już mam 104 przegrzania. Nie, no masakra jakaś. Lost shore. Dopiero co nie byłem przegrzany.
Ja mam 107, także wiesz. Wow. Good trophy. Nie, to jednak tu nie zamieszkamy się. Bo ja. Yep. Może w środku będzie lepiej, zobaczymy. No. Wskakuję do wody. Dawaj, spadaj. O, temperatura spada. Dobra. Popływam sobie. Dobra, też nie muszę iść popływać. No, bez kitu, bo przecież... Ale mamy tu też jak nie wodę zwykłą, no ale mamy od cholery wody, więc to nie będzie jakiś problem. No, wiesz, no gdzie byśmy nie poszli, to zawsze się przegrzewamy. Da się zrobić coś a la klimatyzator? Nie wiem, czy się da, ale... Wiesz, poza domem będziemy się przegrzewać, nawet pracując głupio, to jest... Ja bym to widocznie będziemy, chyba że pójdziemy wzdłuż po rzeki. Troszeczkę... Chodź wzdłuż rzeki pójdziemy i znajdziemy sobie jakieś fajne miejsce. Chodźmy do tego budynku, fajnie by było wejść chociaż. No to też. To trzeba, ale mówię, że później możemy iść wzdłuż rzeki. Tu sobie możemy przenocować też, na przykład. Kurde, w sumie mam jakieś badziewne rzeczy, które mi nie są do końca potrzebne. To co wywalaj. Ja mogę wyrzucić? Tylko co ja mogę wyrzucić? Potato, paper wyrzucę. Ej, no przerąbane, chłopie, ledwo wyjdę z rzeki, już mam 106. W ogóle nie pomaga te składanie. Koksy. Shotgun parts zostawię. No cholera, mam same takie... Dobra, tego kanapkę wywalę. No już mam 108, stary. No to się chłódź. Nie, no nie ma sensu tu siedzieć. Chodź, idziemy rzeką. Ja już jestem stary zdychający. No to wskakuj do wody i biegniemy. Heatstroke, jedynkę. No to do wody. Ale zanurz się cały, to ci spadnie, moment. Bardzo szybko ci spadnie, a później już po brzegu można biegać. Chociaż nie, nie można. Trzeba wskakiwać od czasu do czasu. Takżeś głowę zamoczył, nie? Ci spadnie do 95. Mam 97, 6, 5, 6, no 95. Nadal nie mogę biegać. Bo kucasz, może dlatego. Aaaa! Dzięki za protipa, Piotrek. Dobra, ale nie, zabijamy stąd. Ja to się moczę, wyskakuję z wody i biegnę dalej, nie? No nic z tego nie wyjdzie, wyzdychamy na tej pustyni. No nie, nie za gorąco. Tak ja. Tutaj sobie po brzegu, patrz. No. Tak, żeby skarpety miał zamoczone, to trochę no to pomaga. To chyba nic nie daje, ja masz tylko skarpety. Wiesz, żeby ci tam po szyję. Ale beznadziejny spawn mieliśmy w ogóle, wtedy tak ładnie znaleźliśmy. No. Troszkę przerąbany, nie? No ale spoko, mamy rzekę, może trafimy zaraz na jakiś... Spoko, też w ogóle nie mówiliśmy, jest trochę pozmieniane są opcje w porównaniu do innych. Tak, jest patrz. Krótsza noc, no był zombie. Patrz go, pod wodą jest. Tak. Pływa sobie. Krokodyl. To 8. No już 101. No przerąbane, nie? Pływamy na drugi koniec rzeki? No nie, bo to jest wysepka tylko, wiesz? 93. O, 92. Huch. 93, 92, 91, 90, 89, 88. Okej, okay, jest zmiana biomu. To jest przemoczenie, co ja liczę. Jest zmiana biomu zaraz, wiesz? Tutaj przebiegniesz, okay. Przepłyniemy rzekę i będziemy mieli zielony. No, to chyba zielony. Tak przynajmniej wygląda. Łabit! Albo nie. Nie. To nie jest zielony. Łabit się zaciął. To jest czerwony zabijający. Nie możemy tam wejść. Jaki czerwony zabijający? Napromieniowany, on cię zabije. Wow. Co to za chmura? Widzisz tą chmurę? Co to za chmury? Takie czarne, no. Tył z pustyni. Ale faza, nie zwracałem na to uwagi. No, tu jest ten biom, który nas zabije, jak na niego wejdziemy. Więc raczej musimy iść na drugą stronę rzeki jednak. Wiesz? No to let's go. Gdzie ty jesteś? A tam jesteś, dobra. To skaczemy. Pójdziemy tamtą stroną i może znajdziemy inny. A tam dalej też jest jakiś biom, tylko nie wiem jak. No, widzę jakiś budynek naprzeciwko, ale to jest pustynia nadal. Ale się ciemno zrobiło, nie? Zachmurzyło się okropnie. No. Może zejdzie. Dobrze, że wydłużyliśmy ten dzień. No. Inaczej by była dupa straszna. Może temperatura spadnie trochę, wiesz? Teraz, bo się zachmurzyło. No, chyba jest okej. Chyba jest cacy. Powiem ci. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie nie mam temperatury w ogóle, a biegam po pustyni. No, ja też. Także możemy iść na ten budynek, co widziałeś. Bo chyba jesteśmy na brzegu biomu, wiesz? No, na pewno, bo tu jest. Pożreć mi się chce, co mi się chce? Pić pewnie. Zero watera mam, no oczywiście, że tak. No, od tego przegrzania. Dobra, wbijamy do budynku, rozpalimy ognisko, ugotujemy trochę wody. Chociaż nie ugotujemy, bo ja w puszki nie nabrałem, tylko w słoiki. Masz puszki? Nie, mam słoiki tylko. Też nie mam puszek. To wbijamy do domu, szukamy puszek. Mam to bierz w puszki wodę. Słoiki też biorę. No, słoiki też.
W puszki wykorzystamy od razu, nie? Jeżeli się napijamy, od razu przelecimy drugi raz. Cholera, dobra, kotą wywalam, trudno. To zombie, myślałem, że to ty! Nie! Znalazłem wodę. Zombie jak mnie uchlał. Widziałem jego cień, myślałem, że to ty dobiegasz, nie? A to zombie. One teraz tak są zrobione, że one nie hałasują, jak są za tobą. Nie słychać w ogóle, że idą, nie? Cwane. Tak, bardzo cwane. Jak na nie patrzysz, to ryczą, nie? A jak są za tobą, to nie. Po co? O, teraz to ty już biegniesz. Siema. Chciałem mnie zerzeć, małpa, ale znalazłem wody przynajmniej trochę. Ale mamy tyle piórów. No, bardzo dużo. Piórów jak mrówków. Dobrze, będzie dużo strzał. Okej, otwarty dom. I powiem ci, ty, że... to jest jakieś zejście do piwnicy. Pewno? A nie dziura w podłodze? No była taka metalowa, ta kładka na podłodze. Tylko na zewnątrz, jestem ciekaw, czy coś pod tym jest. O, dwa cooking poty. Dziękuję, do widzenia. Zajebiście. Tylko to, chociaż tutaj wiesz co? Mi pisali w komentarzach, że mieliśmy cooking poty i zostawiłem je w skrzynce w pierwszym domku, w którym nocowaliśmy. Tak? No, podobno. Trochę liptank. Dobra, co? Zatrzymujemy się tu na noc? Chociaż co nie, ty jest? 11:29. Rozwalaj te i spierdzielamy. Tu biorę fajera, zrobimy sobie wody i biegniemy dalej. Nawet dwa fajery zrobię. Wiesz? Tylko pamiętaj, że poty później pozabierać, nie? No, są otwarte. Dobra. Wellness mi spada. A, bo nie mam co pić, no tak. Lewe ognisko twoje, no. Już się gotuje woda. Tu mam jeszcze jeden słoik, to mogę iść do wody. Zanim to się ogrzeje. Dobra. Tobie to bardzo chyba tej wody potrzeba. Nie, mam zero. No już sobie robię wodę. Poko już się przerobię. No, nie ma tu drugiego piętra, czy coś? Jest. Jest, zbieram świeczki, bo nam się przydadzą. Ale takie słabe te piętro, dwa pokoje. W tym jeden to kibel. A w kiblu? Nic, nawet kupy. Taki ładny tarasik, czy tam balkon. Jakieś zamcwele za domem. Samolot leci. Proszę. Ale daleko. Zrzucił coś na pustyni, z której przyszliśmy. Widzę, widzę i to nie jest jakoś strasznie daleko. No nie jest bardzo daleko, możemy się tam przejść. To najpierw się napijmy. Tylko pamiętaj, w którą stronę to jest mniej więcej. Ja zostawiłem wodę. Patrzę. To weź moją wodę i przyjdź te 6. Albo je zostaw, chociaż w sumie moją zostaw. Patrzę, w którą stronę. A już biegnę na niego. Się przepala, także spoko woda. On wcale nie jest tak blisko, wiesz? No, ale ja bym się przyszedł tak do niego. Co? Dobra, to ja biegnę na niego. W takim razie. Ja zaraz umrę. Aha. Trochę słabo. Padłem. Co? Czemu padłeś? Wody mi brakło. Ale nie gotowałeś. Nie zdążyłem już się wody? Napić. No, zagapiłem się. O, to... Ale lipa! No to strasznie się zagapiłeś. O kurwele, znowu, jak debil. Nie zdążyłem wypić do końca. Już piłem. Wiem, o co chodzi. Jakieś burning biomie. Ja jestem od ciebie. Ile kilometrów? 1,7, dobra, nie ma tragedii. No nie ma tragedii. Ciekawe, gdzie ten zrzut, kurde, bo już przestał dymić. Biegnę. Ale to idziesz naprzeciwko jakby balkon? Naprzeciwko balkonu. Czy ja wiem, gdzie on jest, bo ja biegnę na niego już od dłuższego czasu. Ale wiesz, przestał kopcić i on może za krzakiem się nawet schować, go nie będę widział. Tylko najgorsze jest to, że ja idę do ciebie, przyjacielu, a nie idę do naszego biomu. Ale mam śmierć, przecież mam swój backpack, co ja gadam. Tu. Ale głupio umarłem, ja pierdzielę. No, troszeczkę. No, mój ziom się już przestał leczyć. O, teraz się zaczął leczyć, dobra. Tu jakiś dom znalazłem jeszcze. Ja też tu coś widzę. Gdzie ta głupia skrzynka teraz jest, no? Nie mam pojęcia, gdzie ona mogła upaść. Może już ją minąłem. Aha, tam są psy. I to dwa. Wiesz co? Ja sobie dam spokój z tym zrzutem. Widzę go. Można iść po niego później. Widzisz go? Widzę go, ale są psy obok. Dwa. Więc wiesz, no dwa psy jak mnie zaatakują, to trochę przyps. Bedrola znalazłem. Może się będę skradał.
No przydać się bedroll. Mamy tu coś? Jest coś, ale jest dużo zombiaków w okolicy, w dupie. Dobra, ryzykuję. Ryzykujesz? Tak, może się uda. Jak coś to nie jesteś daleko od domu, więc też bez tragedii, nie? No, ale jak zginę, to zginę. Gryzą mnie psy. Kurde! Padniesz? Nie wiem. No wiesz, jak się zrespie gdzieś syfiaście, to i tak... Lipa, nie? Tego łóżka nigdzie nie kładłem, nie? Ja bedrolę po drodze znalazłem. To podniosłem, czemu by na. Dobra. Kurde, bele. No dobra, lecę. Jestem na pustyni w dupie znowu. Cześć, lecę. Zbieram piórka oczywiście po drodze. Ile tych birdnestów tu jest teraz na upartego, nie? Będzie milion ich. Mhm. Będziemy mieli naprawdę mało czasu, Piotrek, żeby się zabudować i przetrwać jakoś siódmą noc. Nie wiem, jak my to zrobimy. Bo ten dom, w którym byliśmy teraz, jest do dupy. No. Dobra, to zabiłem tak psy i żyję. Do quality. Obyś miał teraz coś, co nas uratuje na siódmą noc. Tylko zgubiłem drogę. No, prawie mi zombiak zabił, dobrze, że go usłyszałem. Spoko, do siódmej nocy mam jeszcze 3 dni. Najwyżej, chociaż nie wrócimy tam. Musimy biom znaleźć, bardziej przystępny i dopiero. Otworzyłeś skrzynkę? Tak, chyba znalazłem sklep. Wiesz? Oczywiście. A w skrzynce było coś ciekawego? Tak, już ci mówię. Schemat części do broni i schemat. Jeden do paliwa, drugi do armoru. Także przyda się, no. Iron chest armor. Bardzo dobry armor. Jak go zrobię, to zombiaki nie będą stanowiły większego problemu. Jak sprawdzić, ile kilometrów mam do danego tego... do danego podpunktu? A nie na mapie. Do mnie możesz, ale do punktu to nie wiem w sumie. A jak myszką najeżdżasz, to nie masz? No bo teraz jesteśmy w takim trójkącie, no właśnie nie, tam jesteśmy w takim trójkącie stary, gdzie jest skarb zaznaczony na mojej mapie. Mhm. Ja jestem w takim miejscu. Czyli mamy jakieś, myślę, 1,5 km, 2 km do skarbu. Czy to jest sklep? Może 2,5. No. Więc jak się dozbroimy, trzeba iść po ten skarb, jak mówisz, że ma sklep, zaznacz sobie sklep. Bo wiesz co będzie pewnie w tym, jakiś super diament czy jakieś inne gówno. I wtedy będziemy mogli się dozbroić i przeżyć sobie spokojnie siódmą noc. No, znowu się gorąco zrobiło. No, też mam 98 jajuk, jeszcze zbieram po drodze, 106. Bo mam kozak. Dobra, już mi się powiększa, to znaczy, że nie jestem daleko. Schowam się w budynku, może to coś da. Dobra, jestem w tym budynku, co tam mieliśmy wodę. Dobra, woda się tam przypaliła cały czas, nie? Tam mój trup leży. Na pewno. Przy ognisku. Nie zdążyłem wypić wody. Sekundy mi brakło. ...108 stopni. Ło, jeszcze jeden zombie. Strasznie. I co miałeś w końcu zombie w tym skarbie? Znaczy zrzucie, bym nie powiedziałeś. Schematy. Pewnie, że powiedziałem. Ty tak słuchasz. A co za schematy? Na co? Od paliwa i od armoru. Mówiłem ci, że jak zrobimy armor, to będziemy bezpieczni. Bo nas zombiaki raczej nie przepraszam, zabiją. Przepraszam w takim razie. To nie ten dom! To wyjaśnia, skąd się wzięły zombiaki. Nie, to ten dom. To którędy my weszliśmy? Poczekaj, już ci mówię. Jesteś w domu. No wchodziliśmy drzwiami. Domu zaznaczony. Może inną stroną weszliśmy. No wychodzi na to. To jest oaza, ale ładna. Nie wiem, o co chodzi. Stary, znalazłem oazę na pustyni. Czy to jest jakiś dół, Maria? Ty, jakiś kopalnię znalazłem! Tak? Zaznaczę sobie, przyjdziemy sobie tu potem, to nie jest daleko. Na pewno. To jest waypoint. To coś. Kopalnia. 110 stopni, fajnie. I też do dupy? Nie no, przerąbane człowiek. Ej, ta kopalnia jest quality w sumie, bo ona jest pod ziemią. No. I wiesz, co to może oznaczać, że możemy przetrwać na spokojnie noc. Siódmą nockę.
Ciekawe jestem, co jest w środku. Idziemy tutaj do tej kopalni, jak się zabierze możemy swoje iść, życie? Możemy iść, pewnie. Chociaż ja bym poszedł najpierw do tego sklepu, nie? Ale w sklepie to masz za co kupić? Ale nie wiem, czy to jest sklep. Sprawdzimy to. Może tam będzie dobry lód. A to jest obmurowane, wiesz, dookoła, nie? Są tym bardziej. Polecam, już jestem naprawdę blisko. Ja biegnę do wody, bo zaraz zdechnę normalnie. Tak się grzeje. Przerąbana ta pustynia. 112. Ty w ogóle tu obok nas jest... właśnie chyba jestem przy tym twoim sklepie, przyjacielu. No. Taki z flagą, tak. Białą taką. No, z flagą. To jest naprawdę blisko tego. Tak, nie wiem, czemu my tego wcześniej nie zauważyliśmy. To jedno miejsce widać z drugiego. Uch. Dobra, woda, teraz woda, woda, jest strołka, woda. Będę miał. Ja siedzę w wodzie. To będzie sklep na stówę. No. Jest otwarte nawet, jeszcze pisze. Tak. Unlocked. Drzwi otwarte. Czekaj, zobaczę tu. Unlocked. Że najwyżej sprzedamy mu. Może. Czekaj, no patrzę, gdzie jest ten ziomek niby. Jakieś krzesła. To jest normalnie open. Pisze sklepik. Mm. Biegam do sklepu. Jest typo za lada normalnie. Trader Bob się nazywa. Trader Bob? No, o, wow. Dobry Bob. Ale ceny to ma. Jakie? Też quality. Ile kosztuje coś? I w sumie nie ma nic ciekawego. No, przykładowe ceny jakieś? Hunting Rifle Parts masz 3052, Hunting Rifle Barrel 2700, takie bardziej quality rzeczy. Porąbane, po Red Hooded Sweater, no Flashlight 2000 kosztuje na przykład. Co? Są chore ceny jakieś, weź. Mechanical Parts kosztuje 8, a na sprzedaż 96 per sztuka, po sztuka. 96 a nie, za sztukę? 8, nie, no base price, chyba tak. No, to jest okej. Okay. Tasting and Brewing. Czekaj, read this book to learn how to grow hops and brew beers. Mhm. Jest spoko i to po 750 chodzi. Aha, czyli metal to pal... broń bardzo droga. No to jak puszki. Landmine można kupować. No. Reinforced steel upgrade. Dobra. Sprzedać mu coś możesz? Tak, nie. Chyba tak. Tylko spadam, bo muszę się napić wody, bo znowu zdechnę. No się zewrzecę, nie? Nie, no przerąbane mamy, powiem ci. Musimy znowu iść wzdłuż rzeki. To jest milimetr od tego domu, ja pierdzielę, ale ja. Musimy iść wzdłuż rzeki znowu i znajdziemy może dopiero jakiś biom, bo tu nie ma co siedzieć, kurde. Wyzdychamy. A jest 17. Chociaż teraz się powinno chłodniej zaraz zrobić, nie? Niby. A, i tego sklepu podobno nie można używać jako twierdzy, że teleportuje gracza poza sklep. Dobra. Ale nie wiem, jak to się przekłada. Czy ze sklepu tylko, czy z samej twierdzy całej? Dobra, chyba już nie jest gorąco, wiesz? No, mam 102. No, ja wyszedłem z wody. O, łabyt znowu zbagowany. Jest okej. Okay. Dobra, to trzeba gdzieś przenocować. Zabiłem rabita na pyrkę, drugiego już. No. To co, na dachu tego domku nocujemy? Trzeba jakoś będzie coś wymyślić, Piotruś, no. No tak myślę, że dach tego domku będzie najlepszą opcją, nie? Wejdziemy sobie na górę. Wkoło nic, poza tym sklepem. Może na ten sklep się da wejść, to wtedy okej. Okay. No nie, skończyło się drewno, ja pierdziele. Właśnie, muszę pozbierać sobie i drewno, i kamieni. Coś żyry ja nam przeddałem. Tak. Jakiś jeden przemysł. Ciach! No! To jest środek gościowi głowy przeleciał, a strzała i nic mu się nie stało, nie? Ty to masz często taki problem. No, czyli tu nocujemy, tak? Tak. Dobra, to trzeba to jakoś wzmocnić. Mhm. Tylko problem, bo nie mamy drzewa! Są gałęzie takie na dole czasami, je możesz ścinać. Znowu jakiś przemek tu łazi. Gdzie? Coś słyszałem. No, jednak się gorąco znowu robi. O, zepsuło mi się.
Nie ma kamyków. Potrzebuję leków, nie masz painkillerów może? Nie. O, ale OS jest. Sprawdzę. Mam jeden. No może ale OS rób. Aha, cały jeden zrobię. Po byku. To ile ty masz tych ALS-ów? No, miałem 5 ich. Jest tak dużo. To ja mam 60. 60 ALS-ów nazbierałeś? Tak. Dobry jest ci wariat. Muszę zacząć zbierać w sumie pełno tego. Jakby nie patrzeć. Pyk. Tylko to jest od cholery, nie wiem jak ty możesz tego nie zbierać. No, widzisz, nie zbierałem. Nie ma kamyków na pustyni, ja pierdzielę! Jak to nie? Cały głaz tutaj cisnę. Ale nie właśnie. Mam czym bić takich wolnorzeżących. A, takich. To rzeczywiście może być problem. Piję na pyrę kamień. No, no byle by tą noc przetrwać, być okej. Okay. No i właśnie go rzuciłem. Zajebiście. A myślę, że przetrwamy. Bez problemu powinniśmy przetrwać. Wyszejszą? No, nie? Nie damy rady na dachu? Zębiaków tutaj nie ma. No właśnie tak się ostatnio czuga, jeden obok mnie. Potrzebuję siekierki, Piotruś, masz siekierkę? Znaczy, no, ja mam, zrób mi. Mogę ci kamienie dać, dwa. Podaj mi kamienie. Pięć. Założę sobie tylko moje shorty. Bardzo słagowe. I dam ci kamienie. Proszę, oto twoje 5 kamieni. Dziękuję, panie. Proszę, proszę. Ta, 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 ta. No i cacy, turbo cacy, jedzenia mamy. Teraz narobię sobie aloesu pełno. Landclaim bloka wywalam, bo to mi jest niepotrzebne. No, to z tego nie będziemy korzystać. Chyba, że będziemy budować bazy, to wtedy by się przydało. Dwa zombiaki za tobą. Widzę, widzę. Tego disco to ja biorę. Ja nie mam czym strzelać nawet, także. Mam dwie strzały. Dobra, wykorzystajmy je. Ciach! Headshot. Pyk. Godzina 19. Najlepsza no pora, leci, żeby leci się fortyfikować. Czy mnie czapkę tego potrzebujemy rzeczy. Czapka, 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 czapka. Nie mam czapki, mam. Gin zombie. Człowiek człowiekowy wilkiem, a zombie zombie zombie. No, kiwi kiwi kiwi. No. Też. Dokładnie. Widzę, że znasz się trochę. Znam się trochę. Jej, kamienie. Pyrym, 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 pyrym. Cacy. Aroły. Ała, w dupsko mi się wbiło. 88 arołów? Co to? Burza piaskowa? Burza piaskowa? Zahałasowało, no nie? No nie? Daj spokój. Co to miało być? Straszą nas. O, first aid bandaże. Proszę. Ale przynajmniej bardzo uzbierałem sobie 250 federców już, tylko że nie mam... Ładnie. Czego nie jest masz? Jest jakiś biom czarny, drewna, żeby to zrobić. Ten biom tamten obok to jest czerwony biom, co nas zabije. Ale ma drewno. Nie, ale jak wejdziesz, to zginiesz. Od razu? No to jest napromieniowane, same przebywanie zadaje obrażenia. Nie musisz tam nic robić. Dlatego jest czerwony na mapie. To jest taki sygnał, nie wchodź. Aha, rozumiem. No. Rozumiem przesłanie. Mhm. Tu, tu, ru, tu, ru, tu. W sumie wydłużyliśmy sobie dzień. Patrz, jak sobie wydłużyliśmy odcinki. Będą po 40 minut. No i quality. Wow. Nieźle. Szuru, szururu. Kurde, wszystkiego pełno, tylko aloesu nie widzę. O, jest. Pyk. Dobra, zbieram dalej kamień. Ile mam kamienia? Dużo za dużo jak na moje drewno. Bo mam 76 drewna, tylko straszny przypał z drewnem tu jest. No, już przypał, trzeba się naszukać. Rzeczywiście.
fortyfikujemy się tutaj i musimy iść w następnym dniu coś zrobić z swoim życiem. No, przydałoby się coś znaleźć konkretniejszego. Przede wszystkim wyjść z pustyni wreszcie. Że my już ile idziemy po tej pustyni. Kilka biomów. To jest pustynia za pustynią, stary. No, przerąbane. A dopóki nie wyjdziemy z pustyni, to nie ma sensu się budować. Przecież będziemy tylko w domu siedzieć. Nawet nie, bo w domu też łapie ten udar głupi. Dobra, to w następnym odcinku idziemy po prostu do przodu, póki nie znajdziemy tego. Mhm. Tak zrobimy, tylko nabierzemy wody sobie i go. O jen, znowu zepsułem. Reaper. Dobra, coś trzeba wyrzucić. O, ma mięso, muszę je usmażyć, żeby lipy nie było. Weźmy sobie jeden bandaż. Się zacznę leczyć trochę. Dobra, 21. Fortyfikacje. Czas zacząć. Kurde, lipa. Nawet bardzo lipa. Ten nasz domek taki słaby. Nic, wejdziemy sobie na dach. Jeszcze nie wiem, którędy. W sumie z piętra tam prawie jest wejście. Jesteś pewny, że chcesz wchodzić na dach? Nie lepiej sobie tu zabudować okna i... No ale na dachu nas w ogóle nie poczują, nie? Sure. Tu to wiesz jak jest. Tu jest takie wyjście. Pyk. No i tu wystarczy zrobić dziurę. I będziemy gotowi. Tak myślę, że to będzie chyba bezpieczniej. Robisz drzwi? No. Gicior. No i znowu się przegrzewam. 101 stopni. Fajnie, a jestem pod dachem. Kierowana. Ja pierdolę, mam 111 przegrzania. No nie? To jest bez sensu. Porąbane, nawet w budynku. Straszny gorąc. Jak żyć? 103. No nie. Dobra. Dobra, pozabezpieczałem wszystko. Spoko. One w ogóle chyba tu nie wejdą. Jest tak pod skosem. Ja pierdzielę, jest noc na pustyni, jest 111 Fahrenheitów. O. Coś ci z dupy wypadło, co to jest? Halo. Stara mamona. Stara mamona, no. Tu zrobiłem, jakbyśmy chcieli sobie ogień zrobić, to będzie na czym. 112, dobra. Ja pierdzielę. To chyba będzie tyle w tym odcinku materiale, treściwym. Dokładnie. No. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć, siema, cześć. Hej.